Była tylko jedna matura, na której nie było nierówności kwadratowej i była to matura majowa, ale później w kolejnym terminie czerwcowym już była nierówność kwadratowa, była też na poprawce, była też w tamtym roku i w maju i w czerwcu i praktycznie zawsze była ta nierówność kwadratowa, więc sądzę, że jest to kolejny pewniak, który zawsze jest praktycznie na maturze z wyjątkiem tej majowej, ale zawsze był, więc warto byłoby się tego nauczyć. W czerwcu 2023 roku mieliśmy taką nierówność do rozwiązania. I co na początku robimy? Pozbywamy się nawiasu. X razy 2x to jest 2x kwadrat. X razy minus 1 to jest minus x mniejsze od 2x. I teraz tak, 2x możemy przenieść sobie na stronę lewą, czyli będziemy mieli 2x kwadrat minus x minus 2x jest mniejsze od 0. No i jeszcze wpiszemy, że 2x kwadrat minus x minus 2x to są minus 3x. Teoretycznie można by tu było policzyć deltę, że a równa się 2, bo 2 jest przy x kwadrat, b równa się minus 3, bo przy x jest minus 3 i c równa się 0, ale właśnie jeżeli mamy coś takiego jak c równa się 0, to można to zrobić znacznie szybciej. W jaki sposób? Z tego można wyciągnąć sobie x przed nawias, no i dostaniemy, że 2x minus 3 jest mniejsze od 0. Skąd się wzięło 2x minus 3? No bo x razy 2x to jest 2x kwadrat, x razy minus 3 to są minus 3x. Tak, i tutaj można było od razu wyliczyć sobie miejsca zerowe, ponieważ iloczyn sprawdzimy sobie, kiedy to będzie równe 0, tak? Czyli sprawdzamy sobie, kiedy x razy 2x minus 3 jest równe 0. Wtedy, gdy albo x jest równe 0 i jest gotowe, albo 2x minus 3 równa się 0, dodamy sobie trójkę, 2x równa się 3, podzielimy to przez 2, czyli x równa się 3 drugie. Tak? I dzięki temu mamy dwa rozwiązania, x1 i x2. I teraz wystarczy tylko to narysować. Ale jeżeli ten sposób Ci nie pasuje, ok, policzmy to deltą. Delta równa się b kwadrat minus 4ac, no to podstawiamy. Delta równa się b do kwadratu, czyli minus 3 do kwadratu minus 4 razy 2 razy 0. Czyli ta delta wynosi minus 3 do kwadratu, to jest 9, a tutaj się wyzeruje, więc nie ma co nawet tego pisać. W takim razie pierwiastek z delty to jest po prostu 3, bo pierwiastek z 9 to jest 3. Liczymy sobie x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2 razy a i otrzymujemy kreska ułamkowa. B to jest minus 3, czyli odjąć minus 3, dwa minusy koło siebie dadzą plus, minus pierwiastek z delta, czyli trójeczka przez 2 razy 2 wychodzi 0 przez 4, czyli 0. Jak mówiłem, jedno rozwiązanie to 0. Natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b odjąć minus 3 to jest 3, plus pierwiastek z delta 3 przez 2 razy 2, czyli mamy 6 czwartych, a po skróceniu 3 drugie, bo szóstka dzieli się przez 2, wychodzi 3 i czwórka przez 2 wychodzi 2. I faktycznie wyszło nam dokładnie to samo. Bo tu moim zdaniem jest troszkę szybciej niż tu, ale dup, tak jak uważasz, byle było, w końcu chcesz po prostu zdać i te dwa punkty na pewno przytulić. Ale za to dopiero jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest za to, przerysujemy sobie oś, zaznaczamy na niej miejsca zerowe, czyli w naszym przypadku to jest 0 oraz 3 drugie. Jeżeli a jest większe od 0, to ramiona są w górę. Teraz musimy spojrzeć, że my szukamy tych x-ów, czy też tych wartości, dla które są mniejsze od 0. Czyli patrzymy, gdzie ten wykres jest tu pod osią. Jeżeli on jest tu pod osią, możemy sobie to nawet pokolorować w ten sposób. To znaczy, że mnie interesuje rozwiązanie, że x należy od 0 do 3 drugie. Nawiasy okrągłe, ponieważ jest mniejsze. Gdyby było mniejsze bądź równe, no to wtedy by były nawiasy ostre. I teraz dopiero dostajecie dwa punkty. Dodatkowo przypominam, że dla wszystkich osób, którym nie udało zdać się matury z matematyki, w maju przygotowałem kurs Matura Poprawkowa Zdaj. Dzięki temu kursowi nauczysz się wszystkiego, co jest potrzebne, żeby zdać, poznać najłatwiejsze sposoby rozwiązywania zadań, w łatwy sposób przyswoisz cały potrzebny materiał. W tamtym roku natomiast na maturze poprawkowej mieliśmy do rozwiązania nierówność 3x kwadrat minus 8x większe bądź równe od 3. Jeżeli mam coś takiego, to zawsze przenosicie wszystko na stronę lewą. Czyli mamy 3x kwadrat minus 8x minus 3 równa się 0. Nie równa się, tylko większe bądź równe od 0. No i liczymy deltę x1 i x2. A jest równe 3, bo trójka jest przy x kwadrat, b jest równe minus 8, bo stoi przy x i c równa się minus 3. To już mamy załatwione. No to teraz delta.
Delta to jest b kwadrat minus 4a razy c, czyli delta równa się. B to jest minus 8, czyli minus 8 do kwadratu minus 4 razy a jest trójeczką, a c jest minus trójeczką. Czyli ta delta to jest minus 8 do kwadratu to jest 64, minus z minusem daje plus, 4 razy 3 to jest 12 i razy 3 jest 36, a 64 plus 36 to jest stówka. Czyli pierwiastek z delty to jest pierwiastek ze stówki, czyli 10. Pamiętaj, że raczej w tych nierównościach kwadratowych te delty wychodzą dość ładnie, żeby ten pierwiastek wyszedł ładnie. To taka mała uwaga. Jeżeli wyjdzie źle, to pewnie gdzieś jest błąd. No to teraz sobie liczymy x1. Kolorek się miał zmienić. O, przypominam wzór. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli otrzymujemy. Odjąć minus 8 to jest 8 minus pierwiastek z delty, czyli dyszka, przez 2 razy 3, czyli 6. Dostajemy minus 2 przez 6, czyli minus 1 trzecia w momencie, kiedy sobie dwójkę skrócimy przez 2 i szóstkę przez 2. x2. Gwiazdka ułamkowa. Wzór jest prawie taki sam, tylko jest plus przy pierwiastku z delty. Odjąć minus 8 to jest 8 plus pierwiastek z delty dyszka przez 2 razy 3, czyli 6. Dostajemy 18 szóstych, czyli 3. Za to jest pierwszy punkt. No to teraz rysujemy to na osi. Zaznaczamy nasze miejsca zerowe. Minus 1 trzecia oraz 3. Ponieważ a jest równe 3, to parabola ma ramiona w górę. No ale tym razem szukamy sobie jakich? Większych bądź równych od zera. Czyli szukamy, gdzie ta parabola jest nad osią, czyli jest tu nad osią. I szukamy, gdzie jest nad osią, czyli jest tu nad osią. Czyli mamy odpowiedź, że x należy. Pamiętamy, tu jest minus nieskończoność, tu jest plus nieskończoność. Czyli od minus nieskończoności do minus 1 trzecia ostry nawias, suma zbiorów, ostry nawias od 3 do plus nieskończoności. Dlaczego ostre nawiasy? Bo tu jest większe bądź równe. Tu można ewentualnie kropeczki sobie dorysować, żeby zapamiętać, tak? Wtedy mamy ostre nawiasy. Jak dacie okrągłe, to niestety stracicie ten jeden punkt, pomimo tego, że wszystko jest dobrze policzone, ale odpowiedzi źle podane. Warto te dwa punkty zyskać. Lecimy do kolejnego zadania. Otóż, że była następująca nierówność do rozwiązania. 3x kwadrat minus 2x minus 9 większe bądź równe od 7. I znowu, najpierw tą siódemkę sobie przenosimy, czyli mamy 3x kwadrat minus 2x i minus 9 minus 7 to będzie minus 16 większe bądź równe od 0. No i znowu, a równa się 3, b minus 2, a c minus 16. To robimy, liczymy deltę, która równa się b kwadrat minus 4ac. Czyli ta delta równa się b to jest minus 2, czyli minus 2 do kwadratu minus 4 razy a jest trójeczką, a c jest minus 16. Więc ta delta równa się minus 2 do kwadratu to jest 4, minus z minusem daje plus, 12 razy 16 to jest 192, więc delta wyszła 196. Bardzo ładnie, bo pierwiastek z takiej delty, czyli pierwiastek ze 196, to jest 14. No to teraz liczymy sobie x1. Przypominam wzór, minus b, minus pierwiastek z delta przez 2a, natomiast wzór na x2 to będzie minus b plus pierwiastek z delta przez 2 razy a. No to liczymy. Minus b, odjąć minus 2, to jest 2, minus pierwiastek z delta 14 przez 2 razy 3, czyli 6. Otrzymujemy minus 12 szóstych, czyli minus 2. I tutaj będzie dokładnie to samo, tylko będzie po prostu plus 14, a nie minus 14. Dostajemy 16 szóstych, a po skróceniu to będzie 8 trzecich, ponieważ może tym kolorkiem, skróci się przez 2 jest 3 i przez 2 jest 8. Ewentualnie 8 trzecich można zapisać, że są 2 całe i 2 trzecie. Mamy wyliczone nasze miejsca zerowe, no to teraz rysujemy naszą parabolę. Zaznaczamy sobie miejsca zerowe minus 2 oraz 2 i 2 trzecie. Z racji tego, że a jest dodatnie, czyli większe od 0, ramiona paraboli są w górę. Gdyby było ujemne, to ramiona by były w dół. I my szukamy jakich? Znowu większych bądź równych od 0.
Czyli tutaj jest nad osią, więc to jest przedział, który nas interesuje. I tutaj dla mnie jest nad osią, i to jest przedział, który nas interesuje. Tu jest minus nieskończoność, tu jest plus nieskończoność, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 2 i znowu ostry nawias, bo jest większe plus równe, w sumie od 2 i 2 trzecie do plus nieskończoności i zamykamy nawias. Pamiętaj, to było praktycznie na każdej maturze, był jeden wyjątek, że teraz w maju nie było to na maturze. Szkoda by było takie zdanie, które jest schematyczne, bo wyliczasz ABC, deltę, x1, x2 i robisz rysunek i odczytujesz odpowiedź z tego rysunku. No, nie zrobić tego na maturze, bo to są naprawdę, jak to poćwiczysz, to są darmowe dwa punkty, a to może zaważyć o tym, czy zdasz maturę, czy nie. Pamiętaj, pod tym filmem jest link do matury poprawkowej Zdaj, czyli mojego kursu, który pomoże Ci zdać Twoją maturę. Do zobaczenia podczas kolejnych filmów i wspólnej nauki. Cześć!